W niedzielę 10 marca 2024 roku w Galerii Domu Kultury Zacisze odbył się wernisaż prac Pracowni Rysunku i Malarstwa oraz architekturek pod tytułem Z potrzeby przebywania, gdzie czas nie istnieje. Przegląd prezentuje eksperymenty malarskie osób uczestniczących w zajęciach. Prace wykonano ołówkiem, węglem, kredką, akwarelą, gwaszem, akrylem, ale też techniką linorytu. Pokazane kompozycje malarskie, rysunki i grafiki pulsują życiem, rozmaitością tematów oraz bogactwem kolorów. Zachwycają twórczą wyobraźnią i wrażliwością autorów. Ogromna rozpiętość wiekowa osób uczestniczących w pracowniach sprawia, że znajdujemy tu zarówno swobodną ekspresję najmłodszych, jak i doskonałe warsztatowo, realistyczne przedstawienia nastolatków i osób dorosłych. Pracom malarskim, rysunkowym i grafikom towarzyszą małe formy rzeźbiarskie. Bożena Wiśniewska, instruktorka, ale przede wszystkim artystka, podkreśla, że wystawa ma charakter przeglądu. Dziękujemy wszystkim artystom, którzy zaprezentowali na wystawie swoje prace. Thank you.